Elo, elo. 520. Witamy Was w ostatnim odcinku dodatku Festive Seasoning. W grze Overcook jesz ile chcesz, a dodatek pochodzi z gry Overcook 1. No i mamy do zdobycia tutaj 460 punktów na 3 gwiazdki. Misja 1-8. Jest to ostatnia misja tego dodatku. Startujemy. Nie przedłużając, mamy małe kłopoty. No, głównie przeze mnie, nie ukrywam tego. Bo albo wpadnę z żarciem, albo strącę Mariolę żarciem, o i tak, cały czas. Wybacz. No niestety, no ale próbujmy szczęścia. Katujemy tę misję już od pół godziny, jak nie lepiej. No ale jedziemy. Cebula. Razy dwa w sumie. Nie, raz jeden. Potem ziemniak idzie z marchewką. Wiem. Podam ci ziemniaka. Uff. Ty zauważyłam, że mnie strącasz, jak gazujesz. No tak. Dobra, w sumie jest gotowe. W sumie. A ja sobie przyjdę po to, żebyś mnie nie strącił. Trzeba robić następny już. Tak, to niech zaczeka. Marchewka. Jest. No to daj. Jest już w garze. A, dobra, to następne. Cebula, marchewka, ziemniak. Ziemniak mam. No to leć z cebulą. No lecę, tylko czekam na tą głupią deskę, żeby mi przyjechała. Okej. Okay. Dobra, dam tu na bok. Dobra, co tam jeszcze talerz, idzie? Talerz, lecę z talerzem. Dobra. Mam ziemniaka pokrojonego, jeszcze marchewka. Mam ziemniaka, lecę z marchewką, lecę z następnym zamówieniem. A nie talerze? Może być talerze, obojętne. To podaj mi. Masz jeszcze drugi. Marchewkę mam. Dobra, teraz nam wyjdzie. Oby. Co, w drugie zamówienie co tam idzie? O, zaczyna się. A to nie, to ja bez niczego spadłam. Gotowe. Ja już tam skompletowałem prawie następne. Dobra. Wydaj. Okej. Okay. O, dobra. Okay. Żałuję trochę, mogłem ci najpierw kazać rzucić to do gara. Dobra. No dajesz co teraz? To? No daj, no ja nic nie mam. Jezu Chryste, no. Już mam. Dobra, dobra. Następne. Co jest? Wszystko. Jezus, te największe takie. Powalone. O matko, i na co ja to tu wrzuciłam? A zresztą... Czemu nie? Co ty robisz? No graj no! No gram! Nie wygłupiaj się! Talerza brak... No i co? Co tak stoisz kurwa jak widły? No bo czekam! No i co dalej? No dalej, marchewka, masz ziemniaka. A ty z marchewką. Tak, i talerze. Najpierw talerze. Czas się kończy, trzeba wydawać te... Idę już, idę, lecę, biegnę, pędzę, mam gotowe. Nie strąć mnie. No idź. Okej. Okay. Siul, zostałem tu, ale... To nic. Tu już z marchewką, mam ziemniaka, ale... Super, no rób. I bierz steka od razu. Talerz, już nam odejmie, chyba że weźmiesz i zdążysz wydasz. Nie wiem, dlaczego się nie wzięła tego talerzu. Talerza. Daj. Już szkoda, już no, przepadło. To nie, to nie. Co ziemniak. Ja tu będę wydawał? Tu ten stek i z marchewką już biegnę, zaczynaj następne. Co tam brakuje? Marchewki, następne, ziemniak, cebula. Ty masz cebulę i steka. Garę do mycia. Inoros. Tu ma steka położonego, bo ja nie wiem, czy... Dobrze. Pali się. Ściągam. Nie ma synchronizacji. Kompletnie. Totalnie. No, kładź. No, idź, idź. Dobrze, mam następny. 375, 345. Co teraz? Co mam dać? Cebula i ziemniak jest. Mamy wszystko do tego. Nie wrzucaj tu do gara przypadkiem. Talerze. Już ci biegnę dać. Masz jednego, weź sobie. Co ci co iż kroić? Steka? No następne zamówienie. Stek, cebula, marchew? Może być. Stek, cebula, marchew. Wróć. Stek, ziemniak, marchew. Dobra. No to zróbmy to pełne. No to dawaj, co tam jeszcze idzie? Ziemniak. I? I marchew, którą ja już zrobiłam.
Mam. Siup. Okay. No daj. Idę z tym talerzem. Te drugie robimy? Spróbujmy tak, jeszcze pierwsze zrobić. Właśnie to drugie robię. 460, to nam wystarczy, jak nam tylko czasu starczy. Mam. Lecisz. Nawet ci się nie wpitalam. 471. Jak nam nie odejmie nic więcej, to mamy po ptokach. Nie odejmie. Cacy! Się udało! 5 po! Męka była z tą misją, strasznie. Hop! Wykąp się. Spociłeś się. Dobra, widzę. Cebuliony się zgadzają. To jest najważniejsze. 460 trzeba było mieć, a my mamy 471. 120 odjęte. Chryste Panie, jak to boli. No dużo. Strasznie dużo cebulionów poszło się wykąpać. Ale już ciul. Ogólnie nie wiem, czy to nie była jedna z trudniejszych misji. Niby prosta, ale kurde, chodzi o no, tą synchronizację strasznie. Głupią. No i co my tu mamy ciekawego? No cebulkę. O. Nowa gra, nowe wyzwanie. Teraz możesz zdobyć nawet 4 gwiazdki, ale nie będzie to proste. Możesz wyjaśnić, o co tu chodzi? Tak, to będą platynowe gwiazdki, te 4 gwiazdki, będzie więcej punktów można... trzeba będzie więcej punktów zdobyć, cebulionów, żeby zdobyć tą 4 gwiazdkę. No i w zasadzie to tyle. Tak samo jak w fabule i w poprzednim dodatku. No, no jedziemy na sam koniec do cebuli. Si. Żeby nam pogratulował. Dziwne, nie dostałem żadnego trofeum nawet za ten dodatek The Festive Season. Nie dostaniesz za ten. Ale uczta. Teraz widzę, że w tym święcie to nie jedzenie jest najważniejsze, ale wy, moi drodzy przyjaciele. Razem przygotowaliście wszystkie zamówione dania. No na pewno. Gdy współpracujecie, nic was nie powstrzyma. Wznieśmy toast za wszystkich kucharzy w maleńkich kuchniach, w całym królestwie. Mam motylki w brzuchu. Zabierajmy się za jedzenie. Coś jeszcze dodasz? Chyba nie. A mogę pogłaskać pingwina? Tylko Kevina. No to nic. Nie pogłaskałaś go nawet. A miałam pogłaskać? To pogłaskaj. Żeby nie czuł się samotny. A ledwo tą rękę widać. No. Dobra. Spadamy. No i widzowie drodzy, ukończyliśmy kolejny dodatek z Overcook 1, dodatek o nazwie Festive Seasoning. No i proszę Państwa, to tyle. My tymczasem kończymy, zapraszam jeszcze na jeden odcinek podsumowanie gry, 100% pokażemy Wam, jak wygląda cała mapa w 100%. No i tyle. Zapraszamy później na Overcooka 2, tryb fabularny. Ale to jeszcze nie teraz, ale już taką wstępną zapowiedź Wam zrobiłem. Tymczasem trzymajcie się, mam nadzieję, że Wam się podobał cały tryb The Festive Seasoning. I tyle. Hejo. Pa.